Czy w dzisiejszych czasach ma w ogóle znaczenie obchodzenie jakiegoś świętego dnia? Jeśli tak, to który to jest dzień? Piątek, sobota, niedziela? A może wszystkie dni są święte, a może żaden? A może to jest tak naprawdę wszystko jedno? Czy to ma znaczenie, w jaki sposób ten dzień obchodzić, jak go spędzać? O tym już za chwilę. Witam Państwa bardzo serdecznie w Krakowie oraz przed ekranami Waszych komputerów. Dzisiaj mamy ostatnie spotkanie z serii Co mówi Biblia? Kontrowersje chrześcijańskie. Nasze spotkanie dzisiejsze poświęcone jest Dniowi Świętemu. Czym jest Dzień Święty? Jak go należy obchodzić? Na początku usłyszymy i zobaczymy sondę uliczną, którą przeprowadziliśmy w Krakowie, gdzie zadawaliśmy pytania dotyczące Dnia Świętego. Sobota. Siódmy? No chyba niedziela, nie? Siódmy to jest niedziela. No niedziela. Niedziela. Sobota, bo niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Sobota. No jest niedziela. Niedziela. Oczywiście. W Biblii sobota. Też niedziela. No niedziela. Niedziela. No chyba. Niedziela. No nie pamiętam dokładnie, jak oni to tam mają, mieli to, ale według Biblii to niedziela to jest pierwszym dniem tygodnia. A więc siódmy? A siódmy no to by był chyba sobota, nie? No dzień święty, święć, czyli siódmy dzień, niedziela, niedziela. No myślę, że tak samo. O, w Biblii? Który dzień? Wszystkich świętych. Siódmy dzień. Siódmy dzień. Dziękuję bardzo. No. Tego to nie odpowiem. Witam Państwa raz jeszcze. Nazywam się Paweł Szkołut i chciałbym zaprosić naszego rozmówcę, pastora Marka Rakowskiego, do rozmowy, a później do jego refleksji. Paweł Szkołut jest doktorem archeologii. Brał udział w wielu programach badawczych i wykopaliskach na Bliskim Wschodzie. Jego artykuły pojawiały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Specjalizuje się w archeologii biblijnej. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym dziś sam jest wykładowcą. Przez 5 lat mieszkał w krajach skandynawskich, mówi w 8 językach. Od ponad 20 lat jest nauczycielem norweskiego i duńskiego. Interesuje się teologią, sztuką i podróżowaniem. Marek Rakowski jest sekretarzem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Rocznie przemierza około 50 tysięcy kilometrów, w całym kraju opowiadając o Bogu. Mieszka w Warszawie i w Krakowie, gdzie zakładał jeden z kościołów adwentystycznych. Od 10 lat jest certyfikowanym doradcą rodzinnym. Razem z żoną prowadzi zajęcia i terapię dla małżeństw. Jego hobby to podróżowanie i kolekcjonowanie przewodników. Marku, usłyszeliśmy tutaj ciekawe wypowiedzi. W Oświęcimiu to chyba tak, jednak to było. Przepraszam, tak? To było w Oświęcimiu, nie w Krakowie. Które dają nam do myślenia. I w ogóle powiedz na początku, czy jakie jest znaczenie, prawda? Czy jest znaczenie, jaki dzień święcimy? Chodzi o to, żebyśmy odpoczywali, tak? Bo to jest ważne. Ważny jest odpoczynek, ale czy ma znaczenie, który to jest dzień? Tak, no to są dwie jak gdyby kwestie, znaczenie i który dzień. No jak widzieliśmy w sądzie, zdania są podzielone. Sam jestem trochę tą sądą zaskoczony, bo myślałem, że będą odpowiedzi bardziej jednomyślne, ale to świadczy, że jednak są zróżnicowane, czyli temat widocznie jest ważny i dobrze, że go omawiamy. Pytanie jest o znaczenie. No oczywiście możemy tutaj podejść do tego zagadnienia na dwa sposoby, to znaczy jeden taki bardzo świecki, drugi religijny. Świecki to jest kwestia w ogóle, to jest pytanie o wypoczynek. Myślę, że żyjemy dzisiaj w takim świecie, kiedy nawet naukowcy dochodzą do wniosku, że no jesteśmy bardzo mocno zakręceni, że to, co się w tej chwili dzieje, na przykład w Polsce po okresie transformacji, to jest coś nienormalnego.
Praca i pieniądze z małym Bogiem. Tak. W zasadzie tak. I ja pamiętam takie czasy, kiedy się wychowywałem, kiedy pracowało się tam od 7 do 15. Wolna niedziela, potem wprowadzono wolne soboty. I było to życie spokojniejsze. Dzisiaj ludzie pracują często na kilka etatów, również w niedzielę, również w soboty. I już są pierwsze tego efekty. Także myślę, że psychologicznie i w ogóle z punktu widzenia zdrowia, no na pewno człowiek potrzebuje odpoczynku, potrzebuje jakiegoś takiego czasu wolnego. Wyłączenia się. Tak. Więc pod tym względem na pewno ma to swoje znaczenie, żebyśmy odpoczywali. Natomiast z punktu widzenia oczywiście Pisma Świętego i jakiegoś takiego religijnego wątku, to powiem oczywiście więcej na temat tego w refleksji biblijnej, w naszym studium biblijnym i wtedy uzasadnię konkretnymi tekstami biblijnymi, jak to w Piśmie Świętym wygląda. Ale rzeczywiście Pismo Święte przywiązuje wagę w dekalogu do tego, aby ten jeden szczególny dzień oddzielić od reszty. Tak, bo święty w języku hebrajskim to oddzielone. Oddzielone. To też. Więc dobrze, jeżeli mówimy o dniu oddzielonym, tak, to w jaki sposób w takim razie należałoby go świętować? Tak? No i znowu, z punktu widzenia świeckiego, każdy sobie świętuje jak chce, prawda? Najczęściej jest to dzień relaksu, albo dni. Popularne jest takie stwierdzenie, takie określenie wolnego zjawiska, wolnego weekendu. W Polsce mamy jeszcze przedłużone weekendy, długie weekendy, które nieraz dochodzą do tygodnia. No i oczywiście jest to czas relaksu, odpoczynku, wyjazdów, spędzania czasu w domu. Może niektórzy nadrabiają zaległości w pracy i biorą pracę do domu. No i oczywiście jest to indywidualna sprawa, jak to spędza czas. Natomiast jeżeli znowu popatrzymy na Pismo Święte, są pewne ramy, są pewne zasady, które to regulują. Szczerze mówiąc, ja nie lubię zaczynać mówić na ten temat od zagadnienia, co wolno, czego nie wolno. Bo to jest w ogóle, uważam, z punktu widzenia tego, co naucza Pismo Święte o zbawieniu, o relacji z Bogiem, to jest w ogóle złe pytanie. Na naszym pierwszym spotkaniu podawałem te zasady studiowania Pisma Świętego i jedna z nich mówi, że tylko wiara, tylko łaska, zbawienie nie jest z uczynków i absolutnie musimy odrzucić. Nawet przy kwestii obchodzenia Dnia Świętego musimy odrzucić ideę, że to nam jakoś czymś pomoże, jeśli chodzi o nie wiem, jakieś punkty u Pana Boga. Jeżeli Pismo Święte określa pewne ramy, no na przykład taka zasadnicza kwestia jest, no, żeby nie wykonywać pracy. Pracy dzisiaj byśmy mogli powiedzieć zawodowej. To nie dlatego, żeby sobie na to zbawienie zasłużyć. Oczywiście Pan Bóg przede wszystkim chce, abyśmy troszczy się też o nasze zdrowie i na pewno jest zainteresowany odpoczynkiem, ale przede wszystkim Pan Bóg pragnie, żebyśmy odłożyli pewne rzeczy po to, ażeby no właśnie, jak gdyby oddzielić tę płaszczyznę, tę sferę sakrum od profanum. I skoro jesteśmy zakręceni, jak to powiedzieliśmy, przez cały tydzień, to chodzi o to, żeby więcej tego czasu było dla Boga. Czyli tak naprawdę, moim zdaniem, Pan Bóg po to nakreślił te pewne ramy, dał pewne zasady, aby nam pomóc, pewne rzeczy może odbudować, pewne rzeczy wykorzystać do takiego pozytywnego, na przykład spędzania czasu z innymi ludźmi, zrobienia coś dla innych ludzi i pragnę, abyśmy po prostu ten dzień spędzili sensownie, żebyśmy naładowali jak gdyby akumulatory swoje duchowe do dalszego życia. A tak słyszeliśmy w trakcie tej sądy, że pewne osoby mówiły, że siódmy dzień to jest sobota, niedziela, tak? Które osoby mówiły, że sobota. Jakie jest Twoje zapatrywanie, czy zapatrywanie biblijne? Bo wiemy o tym, że jest takie przykazanie, prawda? Dzień sabatu, soboty, święci. W Kościele to nastąpiła pewna modyfikacja. Tak.
Więcej o tym powiem, może nie chciałbym teraz na tym się rozwodzić, dlatego że powiem o tym tak bardziej systematycznie. Tutaj jeszcze dochodzi piątek oczywiście. Tak, piątek w islamie. Byli w jakimś kraju wschodnim. Tutaj dzień zgromadzenia w islamie. Tak. To, co powiedziałem też w zapowiedzi programu, że jest taki też powszechny, nawet wśród pewnych ugrupowań, no nazwijmy to religijnych, chrześcijańskich, czy parachrześcijańskich, poglądu, że każdy dzień jest święty, prawda? Tak. Także, ale tak jak powiedziałem, powiemy o tym. Wbrew pozorom uważam, że jest to problem bardzo prosty, więc w wywiadzie bym się wolał skoncentrować na trudniejszy cel. Czyli jest potrzeba odpoczynku, tak? I teraz pytanie, czy to musi być co 6 dni, czy na przykład po rewolucji francuskiej wprowadzono 10-dniowy tydzień bez nowy, tak? To jest rzecz bardzo ciekawa, dlatego że no oczywiście znowu z punktu widzenia religijnego wyraźnie ten cykl w Piśmie Świętym jest nakręcony. 6 dni będziesz pracował, w 7 odpoczniesz. I rzeczywiście były takie, ja znam dwa takie przypadki, właśnie podczas rewolucji francuskiej i potem podczas rewolucji październikowej, kiedy chciano na bazie walki ze wszystkim co religijne, ze wszystkim co chrześcijańskie, chciano wprowadzić 10-dniowy tydzień pracy. I przez jakiś czas to nawet funkcjonowało dosyć krótko. Z tego co wiem, odstąpiono od tego, bo się to nie sprawdziło. Ludzie po prostu tego fizycznie nie wytrzymywali i co się okazało, że współczesne badania to jest fenomen rzeczywiście, bo podział na tygodnie nie ma uzasadnienia astronomicznego, prawda? Miesiąc ma, tam prawda, fazy księżyca, rok, wiadomo, obrót, pełny cykl obrotu, prawda, Ziemi, wokół Słońca, dzień, no to obrót wokół własnej osi. Natomiast tydzień nie ma uzasadnienia astronomicznego. A co się okazuje, że psychologowie, psychologia pracy też no, stwierdzają, że rzeczywiście to się potwierdza, że człowiek jest, tu celowo użyję tego słowa, stworzony do cyklu 7-dniowego, czyli 6 dni pracy i 7 dzień odpoczynku. Ja to doświadczam na sobie, że pewnego dnia, powiemy w refleksji, wieczorem, no to czuję się bardzo mocno zmęczony, jakoś mi się to sprawdza. Byłem kilka razy w Izraelu i tam sobota jest dniem odpoczynku oczywiście nie tylko dla Żydów ortodoksyjnych, ale całego państwa. Czyli jest traktowana jako narodowy dzień odpoczynku, nawet i święcony, znaczy święcony na swój sposób przez Żydów, również ateistów. Wówczas sklepy są zamykane, nie jeżdżą autobusy, jedynie lotnisko pracuje. Czy chciałbyś żyć w takim państwie, gdzie większość zawodów nie jest wykonywana w dniu tym świętym, tak? No i później jeszcze kolejne pytanie, no które zawody, którzy ludzie muszą pracować, tak? I pomijając już to, że to jest dzień święty, jednak nie można, prawda, przestać pracować w pewnych zawodach. Czy chciałbym... Czyli najpierw to pierwsze pytanie. Czy chciałbym żyć w takim państwie? No, to jest podobne pytanie do naszego pierwszego spotkania, które padło odnośnie aparatu przymusu, czyli państwa, gdzie nie będzie policji, wojska i tak dalej, i tak dalej. No i odpowiedź moja będzie podobna. Jest to trochę dosyć, byłoby to dosyć takie utopijne państwo. Oczywiście no, podałeś przykład Izraela, ale mimo wszystko pewne prace tam są wykonywane. Czy chciałbym? Pewnie, żebym chciał, bo to by oznaczało znowu, że są to ludzie, którzy nam respektują pewne wartości, chociaż wiem my z historii i z tego, co się dzieje w niektórych państwach, no na przykład islamskich, że z kolei, kiedy władza państwowa narzuca pewne nakazy religijne, to niezbyt to się dla obywateli czy dla społeczeństwa kończy, prawda? Więc raczej jestem tutaj zwolennikiem jakiejś takiej dobrowolności, prawda? I w myśl tego, co mówi Pismo Święte, że jednak mimo wszystko ludzie, którzy pragną iść za Bogiem, stanowią z reguły mniejszość, to nawet sam powiedziałeś, w Izraelu są oczywiście ortodoksyjni Żydzi, jest pewna tradycja, która została przyjęta, nie jeżdżą autobusy, ale większość ludzi to są ludzie, którzy albo no, liberalnie podchodzą do tej kwestii, albo nawet nie wierzą. Tak, zachowują tradycję. Tak, także wydaje mi się, że jest to trochę utopijne podejście. Ja wierzę, że przyjdzie taki czas Królestwa Bożego, kiedy wszystko będzie tak, jak trzeba. Natomiast zgadzam się, że
No na przykład w kościele, który reprezentuję, w kościele Adwentystów Dnia Siódmego, mamy szpitale, mamy szkoły. Oczywiście nie ma w dzień święty nauki w szkołach, ale szpitale funkcjonują. Oczywiście jest zasada, że nie wykonuje się wtedy jakichś ciężkich operacji, ale pewne rzeczy muszą być wykonywane. Personel najczęściej robi to społecznie, prawda? Albo pobiera zapłatę, ale przeznacza ją na jakieś cele charytatywne czy kościelne, na misje. No, są szkoły, są internaty, no, muszą funkcjonować stołówki. No więc oczywiście nie podchodzimy do tego w taki sposób, ale nie podchodzimy też dlatego, że tak naprawdę w Piśmie Świętym te obwarowania wcale nie są takie restrykcyjne, jak sobie to wymyślili Żydzi. To są bardzo ogólne zasady. Nie będziesz zawodowej pracy wykonywał, nie będziesz prowadził handlu, prawda? I tyle właściwie. Natomiast ludzie sobie postanowili obwarować religię pewnymi swoimi tradycjami, no i stąd się pojawił problem. A co z pracą duchownych? No właśnie, i to jest w ogóle pytanie, czy Dzień Święty, na razie używam takiej nazwy, czy szabat, bo przez szabat się też, dla niektórych niedziela jest szabatem, prawda, czy tam inny dzień, czy to jest w ogóle kwestia tylko fizycznego odpoczynku? No, ja odpowiem w taki sposób. Popatrzmy na misję czy czynności Pana Jezusa w sobotę w Ewangeliach. Ja jak czytam Ewangelię, to widzę, że Pan Jezus w sobotę, tak jakby nawet chciał szczególnie to pokazać, był najbardziej zapracowanym człowiekiem, aktywnym, ciągle z ludźmi, uzdrawiał, prawda, przekazywał pewne treści, ciągle ludzie go otaczali, zadawali pytania, tłumy go gdzieś tam oblegały, prawda, próbowały dotknąć jego szaty. Także tak, ja przyznam jako duchowny, że często po tym Dniu Świętym jestem bardzo fizycznie zmęczony, ale powiem też, że z reguły bardzo zadowolony. To inne zmęczenie. Zupełnie inne zmęczenie. Także ja bym od razu zastrzegł, tak naprawdę, gdy mówimy o sprawach duchowych, religijnych, to w idei Dnia Świętego wcale nie chodzi tylko o odpoczynek taki fizyczny, rozumiany w ten sposób, że no, poleżę sobie, zjem obiad, prześpię się, może pójdę do kina, tylko rekreacja. Ja nie mówię, że rekreacja jest złą rzeczą, bardzo dobrą i wskazaną, ale to nie na tym naprawdę polega. Na czym to polega, spróbuję powiedzieć w refleksji biblijnej. Nie wiem, co tam jeszcze, nie znam wszystkich szczegółów tego, co powiesz, ale mam takie pytanie, czy słyszałeś o jakiejś innej tradycji starożytnej, gdzie sobota byłaby takim szczególnym dniem, sobota, poświęconym właśnie religii, rytuałom różnym, poza judaizmem? Poza judaizmem? To znaczy, no, wiadomo, że no, nie wiem, o jaki okres chodzi. No, bo generalnie wiemy, starożytność. Chrześcijanie, no, pierwsi chrześcijanie obchodzili sobotę. Też, oczywiście. Też, tak. Mm-hmm. Ale po takim razie ja ci powiem, bo mam odpowiedź na to. No to proszę. Akurat zajmuję się nauczaniem języka norweskiego i tam w językach skandynawskich dni tygodnia pochodzą od planet, od różnych bóstw. Ale sobota nazywa się na przykład po norwesku lördag. I kiedyś zaciekawiłem, co znaczy to pojęcie. Okazuje się, że to znaczy dzień obmywań. Mm-hmm. I później doczytałem właśnie, że również wikingowie, skandynawowie, ludy nordyckie, Germanie, również ten dzień poświęcali na różne rytuały religijne, oczyszczenia, modlitwy. Także to jest ciekawe. Ja właśnie też swoim uczniom mówię o tym właśnie, że zobaczcie, że poza judaizmem również inne ludy w starożytności też poświęcały ten dzień na szczególne. Jest to bardzo fajny argument, dlatego że on pokazuje, że tak naprawdę, jak już mówimy, że sobota, bo rzeczywiście sobota, to nie pochodzi od Żydów. To nie pochodzi od Żydów. Zanim pojawił się Izrael, licząc tak tradycyjnie chronologię biblijną, oczywiście trudno określić, kiedy było stworzenie, ale gdyby tak to próbować policzyć, to parę tysięcy lat co najmniej, prawda, kiedy się pojawiały Żydzi, a sobota już jest. Także myślę, że to, co powiedziałeś o Norwegach, wikingach, a myślę, że w innych kulturach też można byłoby znaleźć. W Tybecie słyszałem też, że w soboty nie należy uprawiać roli, że to nie jest dobry dzień na
pewne prace. Tak, tak jest w Tybecie na przykład. Czyli tak, tak, że to jest dowód, przetrwało. Tak, że, to jest dowód. Że to przetrwało, że coś to tam jest. Tak. To dziękuję bardzo. Może dziękuję. Jakieś pytania z publiczności? Tutaj została wspomniana Norwegia i tak zastanawiałam się, jak to jest w tych krajach, dlatego że tam na przykład jest tak, że przez pewien okres czasu jest dzień cały czas, tak? I jak tutaj tą sprawę, takiego jak świętować ten sabat, bo jak jest powiedziane, że od wschodu do zachodu, znaczy od zachodu do zachodu, tak? A tam jest cały czas dzień. Mhm. Dziękuję. No to tutaj jest przedstawiciel, który się zna na skandynawskich krajach. To jest kwestia kalendarza. Oni oczywiście wiadomo, że są te kwestie związane z tym, że nie wiem, pół roku nie ma słońca, czy tam parę miesięcy, ale jest kalendarz, prawda? I z reguły nie wiem, jak do tego tam podchodzą ludzie, którzy święcą sobotę czy niedzielę, bo to też dotyczy tych, którzy święcą niedzielę, więc jest kalendarz. Natomiast słyszałem, że są dwie wersje podejścia do tego problemu. Jedna no to jest właśnie godziny zachodu i wschodu słońca w stolicy, prawda? Więc Szwedzi, no to jest Sztokholm. Akurat tak się składa, że Oslo też jest gdzieś tam bardziej na południu. Ja akurat byłem w Sztokholmie w okresie zimowym, na początku stycznia, najkrótsze dni. No to o 8 wschodziło słońce rano, o 15 zachodziło. Niewielka różnica. No i trzymają się wtedy tego państwowego kalendarza. Słyszałem też o takim poglądzie, że niektórzy, może bardziej ortodoksyjni, patrzą na Izrael. Tam z kolei mniej więcej jest to bardziej wyrównane, około godziny 18 jest zachód słońca. I według tego się trzymają. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę, kiedy Pan Bóg podaje tę ideę Dnia Świętego, to myślę, że nie patrzy nam tutaj z sekundnikiem w ręku na to. Ważna jest tutaj idea. Ważna, żeby te 24 godziny, oczywiście określone, tak jak to mówi Biblia, spędzić z Bogiem. W Grenlandii o na przykład, która należy do Danii, regulują to kalendarzem duńskim, czyli tak jak jest w Kopenhadze. No i oczywiście w ten sposób ten dzień, nawet jak jest cały czas ciemno albo cały czas jasno, w ten sposób ten dzień obchodzą. W Piśmie Świętym, w Księdze Wyjścia, czyli w drugiej Księdze Mojżeszowej, dosłownie dwa rozdziały za rozdziałem, gdzie mamy przykazania, 22 rozdział, werset 18 mówi: czarownicy nie zostawisz przy życiu. W przykazaniach mamy powiedziane, nie będziesz zabijał. Dwa rozdziały dalej mamy powiedziane, że czarownicy nie pozostawisz przy życiu. W związku z tym nasuwałoby się pytanie, skoro mamy święcić dzień sobotni, wszyscy, no to dlaczego czarownice dzisiaj nie są tropione? W Piśmie Świętym, w przykazaniach słyszymy, pamiętaj na dzień sobotni, a w czwartym rozdziale jest człowiek, który pracował w sobotę i z polecenia Pana Boga został kamienowany. A przecież dzisiaj nie kamienuje się osób, które łamią sabat, nie kamienuje się osób, które zajmują się czarami czy wróżbami. Tak, dziękuję. Właściwie ta sprawa została wyjaśniona przeze mnie na pierwszym spotkaniu, kiedy mówiliśmy o przykazaniu nie zabijaj, kiedy mówiliśmy o kwestii armii, stosunku chrześcijanina do służby wojskowej, rozmawialiśmy trochę o Desmondzie Dosie, to ja tam mówiłem o takich zasadach hermeneutyki Pisma Świętego. Jedną z nich jest zasada tota scriptura, czyli cała Biblia, więc nie bazujemy tylko na jednym fragmencie. A w ramach tego tota scriptura mówiliśmy o tym, że również należy uwzględnić tak zwany czynnik kulturowy. No proszę bardzo, nie musimy nawet dwa rozdziały dalej czytać, bo w samej treści przykazania mówiącego o odpoczynku czytamy, że nawet niewolnik, którego tam masz w twoich bramach czy w twoim domu, też ma obchodzić ten dzień. Czy to oznacza, że Biblia popiera niewolnictwo, prawda? Ja tam mówiłem o pewnych kwestiach, które związane były z kulturowością, z tym, że Pan Bóg w jakimś sensie zniża się do poziomu człowieka i tolerował pewne kwestie, które były jak gdyby zastane, a pojawiły się w wyniku grzechu. Rozwody, poligamia, mizoginizm i tak dalej, i tak dalej. Ale Pan Jezus przychodzi i mówi: słuchajcie, na początku tak nie było,
to, co robicie, robicie dla zatwardziałości serc waszych. Też mówiłem na pierwszym spotkaniu, więc odsyłam do tego pierwszego spotkania, podawałem konkretne przykłady, że system, nazwijmy to rządów, czy system państwowy w Izraelu, nazywany był teokracją. To były sytuacje, gdzie rzeczywiście, tak Pismo Święte to opisuje, Pan Bóg nieraz bezpośrednio ingerował w pewne rzeczy. Pan Bóg nawet wskazywał, kapłani mieli Urim, Tumim, te kamienie, gdzie padało światło chwały Bożej, padała odpowiedź na pytanie tak lub nie. I rzeczywiście trudno dzisiaj w to uwierzyć, no ale tak to Pismo Święte opisuje, że Pan Bóg bezpośrednio, bardzo bezpośrednio ingerował i nawet jeżeli padł jakiś wyrok, może związany z tą czarownicą, to było nieomylne, to było pewne. Natomiast od czasów Jezusa Chrystusa, chociaż tak naprawdę wcześniej, bo już można powiedzieć, że teokracja się kończy z chwilą, kiedy Izraelici postanawiają wybrać sobie króla, mamy coś, co nazywamy dzisiaj rozdziałem Kościoła od państwa, prawda? Więc to jest jedno z wyjaśnień. Inne wyjaśnienie jest takie, że kiedy czytamy zgodnie z zasadami hermeneutyki biblijnej Pismo Święte, to uwzględniamy zasadę kontekstu. I oczywiście bardzo istotne jest, czym były prawa w Izraelu, te dwa rozdziały dalej, że była masa praw związanych z Izraelem, prawa dotyczące rolnictwa, prawa dotyczące wojskowości i również były tak zwane prawa ceremonialne. Te właśnie wszystkie paschy, święta, które miały znaczenie symboliczne, które wskazywały na Jezusa Chrystusa i wypełniły się w Jezusie Chrystusie. To jest bardzo duża teologia, to jest bardzo dużo oczywiście do powiedzenia tutaj. Powiem tylko podsumowując, że akurat dekalog i to, co jest w dekalogu i również to, co dotyczy Dnia Świętego, nie mieści się w tych prawach, nie ma znaczenia czasowego, ma znaczenie uniwersalne, dlatego, że to powstało przy stworzeniu świata, o czym za chwilę powiem. Kiedy nie było jeszcze grzechu, nie było Izraela, jak już mówiliśmy, nie było to, w ogóle przykazanie dotyczące Dnia Świętego nie jest związane z Izraelem. To bardzo dziękuję za te pytania. Jeszcze tutaj pastor Marek Rakowski rozwinie. Usystematyzujemy to wszystko. Tak. Już odpowiedzi pewne padły ze strony publiczności, za mną siedzącej, ale zdaję sobie sprawę z tego, że przed ekranami komputerów i telewizorów też, bo się dowiedziałem, że telewizja SkyMaster też transmituje. No, są słuchacze, którzy chcieliby się w końcu dowiedzieć, dlaczego tutaj padło słowo, że sobota. Więc za chwileczkę. Za chwileczkę usłyszymy i zapraszamy do oglądania telewizji Nadzieja TV. Piątek, sobota, niedziela, może jakiś inny dzień. Rozpocznijmy od takiej prostej odpowiedzi. Podkreślam to słowo, że jest to prosta odpowiedź, celowo. Który dzień jest święty? Biblia, a taki jest tytuł naszych spotkań, co mówi Biblia, więc opieramy się na Biblii. Biblia mówi bardzo prosto, jest to dzień siódmy. I już w pierwszej księdze Mojżeszowej lub inaczej księdze Genezis, w drugim rozdziale, na samym początku, jest to historia stworzenia, opis stworzenia, możemy przeczytać, że Pan Bóg pobłogosławił dzień siódmy i poświęcił go i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. A więc już wiemy, że dzień siódmy. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pytanie, który to dzień jest siódmy, no bo jeżeli zaczniemy liczyć w kalendarzu od poniedziałku, to siódmym dniem jest niedziela. Jeżeli zaczniemy liczyć od niedzieli, a są takie kalendarze, które wymieniają niedzielę na pierwszym miejscu, no to będzie to sobota. A zatem musimy zastanowić się, odkąd liczyć. Który dzień jest dniem pierwszym? A zatem przejdziemy od razu do Nowego Testamentu, ponieważ istnieje bardzo popularna w chrześcijaństwie taka teza, hipoteza, że Pan Jezus z chwilą swojej śmierci zniósł Boże przykazanie, przeniósł w ogóle dzień święcenia na inny. Niektórzy mówią, że w ogóle zniósł przykazania.
I stało się to właśnie na krzyżu. No, muszę powiedzieć, że jest to taka dziwna hipoteza dla mnie, bo wyglądałoby to w ten sposób, że Pan Jezus cierpiał, poniósł tę straszliwą mękę i straszliwą ofiarę dla naszego zbawienia, ale między innymi cierpiał po to, ażeby dokonało się przeniesienie jednego dnia świętowania na inny dzień. Przyznam, że jest to dla mnie taka dosyć karkołomna i dziwna hipoteza i dziwny pogląd, chociaż mówię bardzo, bardzo rozpowszechniony. Ponadto również należałoby sobie zadać pytanie o sens takiej zmiany, biorąc pod uwagę, a tutaj chyba nie ma wielkich wątpliwości w chrześcijaństwie, że Pan Bóg, który stworzył dzień siódmy, powołał go do istnienia jako dzień święty, o czym przed chwilą przeczytaliśmy, i Pan Jezus Chrystus w Nowym Testamencie, który poniósł za nas ofiarę, to jest ten sam Bóg. To jest ta sama istota. Czyżby Pan Bóg tak radykalnie zmieniał swój pogląd, zmieniał swój plan? A zatem idźmy do Ewangelii Łukasza, 23 rozdziału, gdzie jest bardzo ciekawa historia opisana, która pomoże nam to wszystko usystematyzować. Jest to dzień śmierci Pana Jezusa. Józef z Arymatei przychodzi do Piłata, prosząc go o wydanie ciała Pana Jezusa. Zostaje ono wydane. Pan Jezus zostaje obwinięty w prześcieradło i jego ciało zostaje złożone do skalnego grobu. I Łukasz sprawozdaje, ewangelista Łukasz w 23 rozdziale i wierszu 54, że był to dzień przygotowania i nastawał sabat. Co to jest sabat? Poprawnie właściwie powinniśmy wymawiać to słowo szabat. Słowo szabat składa się z trzech spółgłosek szin, bet i taf, które oznaczają skończyć, zakończyć, ustać, odpocząć, obserwować. A więc wyraźne mamy tutaj nawiązanie do tego, co przeczytaliśmy z Księgi Genezis przed chwilą, że Pan Bóg odpoczął, zakończył swoje dzieło. Pan Jezus umiera około godziny naszej, dzisiejszej godziny 15, a zatem wydarzenia, o których mówimy, rozgrywają się późnym popołudniem, w dniu śmierci Jezusa. I bardzo ważne jest, aby odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ten dzień nazwany jest dniem przygotowania. Ponieważ zgodnie z Bożym zaleceniem, w dzień poprzedzający sabat czy szabat, czyli dzień odpoczynku, lud Boży miał się do tego dnia przygotować. I możemy to przeczytać w drugiej Księdze Mojżeszowej czy w Księdze Eksodus w 16 rozdziale wierszu 23. Tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. Oni się mieli do tego przygotować, mieli zrobić wszystko, aby to był dzień uroczysty, żeby nic ich uwagi w ten dzień nie zaprzątało. No i ciekawa teraz rzecz, wracając do Ewangelii Łukasza. Za Józefem idą niewiasty, w wierszu 55-56 możemy przeczytać, które przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało jego. Powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści. Ewangelista Marek sprawozdaje, że te maści, to był zwyczaj taki, że należało to ciało zmarłego namaścić. Ewangelista Marek sprawozdaje, że one zakupiły to wszystko następnego dnia wieczorem, ale to jest bardzo ciekawe, ponieważ, jak już mówiliśmy w rozmowie, szabat rozpoczynał się o zachodzie słońca i trwał do zachodu słońca dnia następnego. Czyli one nawet zgodnie z tą zasadą, żeby nie handlować, żeby nie wykonywać jakichś niepotrzebnych rzeczy, nie wykonywać pracy,
One po prostu czekają do następnego dnia z namaszczeniem ciała Pana Jezusa lub wersję Ewangelii Marka dopiero wieczorem następnego dnia, czyli po sabacie kupują te maści. Ta praktyka wywodzi się z opisu, wprost z opisu stworzenia, gdzie każda doba, wspomniane to już zostało, ale usystematyzujmy to biblijnie, rozpoczynała się zachodem i kończyła zachodem i czytamy o tym w opisie stworzenia w Księdze Genezis w pierwszym rozdziale, wierszu piątym, i nastał wieczór, nastał poranek, dzień pierwszy, wierszu ósmym, nastał wieczór, nastał poranek, dzień drugi i tak dalej, cały, można powiedzieć, tydzień. No i teraz jest rzecz ciekawa, wracamy do tych niewiast, które przygotowały te wonności i maści, ponieważ kończy się ten werset zdaniem: przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. A zatem upada koncepcja, że Pan Jezus przybił do krzyża przykazania, bo one były świadkami śmierci Jezusa Chrystusa i one nic nie wiedzą o tym rzekomym przybiciu do krzyża przykazań. One wciąż odpoczywają w sobotę, tak jak Pan Jezus w sobotę spoczywa w grobie. I rozpoczyna się 24 rozdział, wiersz 1 i 2 i pojawia się nazwa pierwszy dzień tygodnia. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, i zastały kamień odwalony od grobowca, grób jest pusty, Pan Jezus zmartwychwstał. Pierwszy dzień po sabacie. I ta kolejność zachowała się do dzisiaj. No chociażby w popularnym Wielkim Tygodniu, w liturgii Wielkiego Tygodnia, dziś piątek to jest śmierć Pana Jezusa, złożenie Jego ciała do grobu. Sobota, Pan Jezus spoczywa w grobie. Niedziela, następuje zmartwychwstanie. Czyli według Biblii, według nazewnictwa biblijnego, dzień przygotowania, współczesny piątek, szabat, czyli sobota, pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela. A więc mamy odpowiedź na pytanie również, które zostało postawione osobom sądowanym. Dniem siódmym poprzedzającym pierwszy dzień tygodnia według Starego i według Nowego Testamentu jest sobota. Możemy więc mówić już o sobocie. Jak dotąd oparliśmy się na opisie stworzenia z Księgi Genezis, czy potwierdza to Dekalog? Wszak my znamy popularną wersję przykazań, tak mnie również uczono jako dziecko, kiedy chodziłem na katechezę. Pamiętaj na dzień święty, aby go święcić. I byłem też przekonany, bo tak mnie nauczano, że tym dniem świętym jest niedziela. Dzień święty. Zastanawialiśmy się nad tym, czy to jest ważne, który to dzień jest święty. Jak rozpoczniemy tydzień od poniedziałku, to rzeczywiście niedziela jest tym dniem świętym. A może po prostu sami sobie zadecydujemy, kiedy chcemy odpoczywać. I podchodząc do tego z takiego punktu świeckiego, zupełnie niereligijnego, to faktycznie nie ma żadnego znaczenia. Ale nasze spotkania noszą tytuł Co mówi Biblia, więc jesteśmy zainteresowani tym, co Pismo Święte na ten temat mówi. I już na naszym pierwszym spotkaniu przyjęliśmy tę zasadę studiowania Biblii protestancką, wywodzącą się od Marcina Lutra, sola scriptura, czyli tylko Pismo Święte, no bo musimy znaleźć jakiś odnośnik, musimy znaleźć jakiś punkt zaczepienia, musimy się na czymś oprzeć, w co wierzyć i jak wierzyć. A zatem, drodzy Państwo, możecie świętować tak naprawdę dzień jakikolwiek chcecie, bo Bóg obdarzył was i mnie również wolną wolą. To jest jedna z jego cech, jeden z atrybutów danych człowiekowi. Wolna wola. Ale jeśli chcecie być wierni temu, co mówi Pismo Święte, a tak naprawdę co mówi Bóg przez Pismo Święte, to posłuchajcie, co mówi Dekalog. Chciałbym odczytać te słowa Dekalogu, przykazania dotyczącego Dnia Świętego, z przekładu Jakuba Wójka, Biblia, piękny katolicki przekład z XVI wieku. Pamiętaj, tak się zaczyna, abyś dzień sobotni święcił.
Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje, ale dnia siódmego sabat Pana Boga twego jest. Nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydle twoje i gość, który jest między brami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego. I dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. Rzecz ciekawa, że podobnie jest w katechizmie Kościoła katolickiego, który trzymam tutaj przed ręką, we współczesnym, wydanym w 1994 roku, gdzie jest przytoczona treść przykazania z Biblii, z Księgi Wyjścia, z tą różnicą w porównaniu z Jakubem Wujkiem, że jest napisane: pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. A więc w katolickim katechizmie również jest podana treść tego przykazania. W staropolskim przekładzie jest to dzień sobotni. No i właściwie, drodzy Państwo, moglibyśmy zakończyć w tym momencie i powiedzieć, że wszystko jest jasne. Pismo Święte, nawet katechizm katolicki potwierdza, że dniem świętym jest sobota. Mamy to napisane czarno na białym, czy znając historię nadania przykazań dekalogu wryte palcem Bożym na tablicach kamiennych. Mamy to nawet w katechizmach. Dniem świętym jest sobota. No ale pojawia się pytanie, to dlaczego? Dlaczego ludzie święcą niedzielę, święcą piątek, uważają, że każdy dzień jest święty, albo po prostu duża część sekularyzowanego społeczeństwa stwierdza, że nie ma się w ogóle co tym tematem zajmować. A więc pokrótce może. Muzułmanie i piątek. Piątek dla każdego muzułmanina to wielki dzień, ponieważ jest to dzień, w którym Allah wyróżnił islam i muzułmanów. I Muhammad, czyli Mahomet, w Koranie, zanotowany mam cytat z Koranu, powiedział: najlepszym dniem, nad którym pojawiło się słońce, był piątek. W tym dniu Allah stworzył Adama. No prawda, Biblia też mówi, że w szóstym dniu. I w piątek wysłał go do raju i w piątek zesłał go na ziemię i wybaczył mu popełniony grzech. W piątek Adam umarł, w piątek przypadnie godzina sądu ostatecznego. Piątek jest również dniem, w którym ludzie raju będą mogli zobaczyć Allaha i tak dalej. A zatem mamy tu jakieś nawiązanie, tak samo jak w Biblii, do stworzenia, no ale w Biblii nie ma podstawy do świętowania piątku. Jeżeli już szukać w Biblii, to mogłoby to być na pamiątkę śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Podkreślam to dlatego, że protestanci w Wielkim Tygodniu większą wagę nawet przywiązują do piątku niż do niedzieli, dlatego że w planie zbawienia, centralnym momentem planu zbawienia, najważniejszym elementem planu zbawienia, bez którego nie byłoby oczywiście zmartwychwstania, no jest śmierć Pana Jezusa Chrystusa i cała symbolika Starego Testamentu wskazywała właśnie na śmierć Pana Jezusa Chrystusa. A więc na podstawie faktu, że Pan Jezus Chrystus umarł w piątek, no można by stworzyć naprawdę piękną teologię z wieloma argumentami biblijnymi, uzasadniającymi święcenie piątku. Tylko jest jeden problem. Biblia nie mówi: pamiętaj na dzień piątku, aby go święcić, ale mówi: pamiętaj o dniu sobotnim, aby go święcić. Pamiątkę śmierci Pana Jezusa Chrystusa obchodzi się poprzez obrzęd pamiątki Wieczerzy Pańskiej, zwany popularnie w chrześcijaństwie komunią. Wiarę w śmierć Chrystusa manifestuje się również, o czym mówiliśmy tydzień temu, poprzez obrzęd chrztu. Teoria, że każdy dzień jest święty, również przez niektóre religie czy przez niektórych chrześcijan jest lansowany. I również to jest bardzo ciekawe, no bo rzeczywiście Pan Bóg jest zainteresowany tym, żebyśmy mieli z Nim relację każdego dnia.
No ale brak biblijnej podstawy do przyjęcia takiego poglądu. W Dziejach Apostolskich czytamy w drugim rozdziale, w wierszu 46, że pierwsi chrześcijanie codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca chwaląc Boga. A więc to, że się spotykali codziennie, to bardzo pięknie i my też codziennie mamy kontakt z Bogiem. Możemy się modlić, możemy wykonywać Jego wolę, możemy trwać w społeczności z Nim, ale nadal Pismo Święte mówi, że dniem oddzielonym, szczególnym, którym powinniśmy zaprzestać wszelkiej pracy, jest sobota. Przykładem są podróże Pawła, który, jak wiadomo, słynął z głoszenia Ewangelii poganom, ale odwiedzając miasta wykorzystywał każdą okazję, żeby w dzień szabatu, czy w dniu sobotnim, mówiąc już współczesnym językiem, udać się do synagogi. Na przykład w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, w wierszu 1, 2 mamy taką sytuację, kiedy przeszli Amfipolis, Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich i przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ten termin według zwyczaju swego pojawia się również w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale i odnosi się do Pana Jezusa. Pan Jezus przyszedł do Nazaretu, miasta, w którym się wychował, i wszedł w dzień sabatu według swojego zwyczaju do synagogi. A więc to był zwyczaj Pana Jezusa. Nie jest tu napisane w przypadku Pawła czy Jezusa, że to był zwyczaj żydowski, chociaż też był, ale to był zwyczaj Pana Jezusa, to był zwyczaj apostoła Pawła już oczywiście wiele lat po, można powiedzieć, założeniu chrześcijaństwa. A zatem jest to ciekawe. Przecież Pan Jezus też codziennie miał kontakt z Bogiem. Całe Jego życie to była misja. Czytamy w Piśmie Świętym, że wychodził na ustronne miejsce, ażeby się modlić. Cały czas podkreślał kontakt ze swoim Ojcem, a jednak w sobotę przychodzi na nabożeństwo. A zatem nie każdy dzień jest dniem odpoczynku. Nie jest to wszystko jedno, który to dzień. A zatem dlaczego niedziela? To jest dość przykra sprawa, która wydarzyła się w chrześcijaństwie. Oczywiście głównym argumentem dla święcenia niedzieli jest zmartwychwstanie, no ale my już mówiliśmy, że o wiele więcej argumentów nawet przemawiałoby za piątkiem, a piątek nie jest święcony. Więc jeśli szukać w Biblii pamiątki zmartwychwstania, to również, jak mówiliśmy tydzień temu, odsyłam do tego wykładu, pamiątką zmartwychwstania jest chrzest. Poprzez chrzest uznajemy zmartwychwstanie. Dlaczego więc niedziela i dlaczego tak się stało? Oczywiście w paru minutach naszego spotkania nie sposób powiedzieć o tym, ponieważ historia tego jest bardzo długa. Dlatego zacytuję może takie pierwsze poważne źródło historyczne, które wspomina o niedzieli w kontekście jakiegoś szczególnego uzasadnienia. I również to źródło znalazłem w katechizmie Kościoła katolickiego, który powołuje się, pisząc właśnie o zmartwychwstaniu i o Dniu Pańskim, na Justyna Męczennika. To był jeden z ojców Kościoła żyjący w połowie II wieku, który mówi tak. Nasze zgromadzenia dlatego odbywają się w dniu słońca, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym Bóg z ciemności wyprowadził materię i stworzył świat, a Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w tym dniu zmartwychwstał. No jest to bardzo ciekawy cytat, bo proszę zauważyć, że Justyn w połowie II wieku mówi, że to jest dzień słońca. I rzeczywiście tak było, ponieważ w świecie pogańskim, w świecie rzymskim, to właśnie dzisiejsza niedziela była czczona jako dzień słońca. To był dzień kultu solarnego. Po prostu poganie czcili słońce i bóstwa solarne. Po drugie, Justyn nie traktuje tutaj tego dnia w swoich pismach jako dnia odpoczynku, o czym mówi Biblia, czy nawet dnia świątecznego. To jest po prostu dzień zgromadzenia poświęcony dla chrześcijan,
żeby upamiętnić zmartwychwstanie. Żeby jakoś połączyć to wszystko, Justyn argumentuje, że Bóg w pierwszym dniu stworzył światło. A więc te analogie do słońca, światła, ciemności, walki ciemności ze światłem, która została pokonana, są charakterystyczne dla różnych wierzeń niechrześcijańskich, dla różnych wierzeń pogańskich, a to było środowisko, w którym chrześcijanie działali. A więc to, co pisze Justyn tak naprawdę, jest próbą pogodzenia pogaństwa z chrześcijaństwem, no bo wiadomo, że kiedy poganin przyjmował Jezusa Chrystusa, a był przyzwyczajony do świętowania w niedzielę, no to wystarczyło tylko podłożyć pod słońce światłość, a światłością jest Pan Jezus, a Pan Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia, czyli w niedzielę, no i już mamy podstawę do świętowania tego dnia. Ale czy to jest podstawa biblijna? I czy tak mówi Pan Bóg? I dalej historia toczy się powoli, acz konsekwentnie. Do mniej więcej końca III wieku święcona jest powszechnie sobota, ale w niektórych miejscach niedziela pojawia się jako dzień zgromadzeń i kultu religijnego związanego z dniem Wielkanocy. W ogóle cała historia powstania świąt wielkanocnych jest bardzo, bardzo ciekawa, ale powiem tylko tyle, że przoduje w tym Rzym. Na przykład Polikarp, biskup, jeden ze wschodnich biskupów, nie chce się na to zgodzić. To są czasy, kiedy w ogóle nie było jeszcze oczywiste, że Rzym stoi na czele całego chrześcijaństwa. Jest kilka równorzędnych metropolii, a więc toczą się spory, czy na przykład Wielkanoc nie powinna być obchodzona 14 Nisan, czyli stały dzień w kalendarzu, ale w każdym roku przypadający na inny dzień tygodnia. W końcu zwycięża tygodniowa opcja, czyli piątek, sobota, niedziela. Ale w tygodniu, kiedy jest 14 Nisan, taki kompromis. Dlatego do dzisiaj mamy święta wielkanocne każdego roku w innym tygodniu, ale zawsze piątek, sobota, niedziela są zachowane. Długo obchodzono równolegle dwa dni, czyli i sobotę jako pamiątkę stworzenia, i dzień odpoczynku, i zakaz pracy, i równolegle niedzielę jako pamiątkę zmartwychwstania. W epoce Konstantyna, który wprowadza chrześcijaństwo jako religię państwową i wprowadza niedzielę jako obowiązujący dzień poświęcony słońcu, oczywiście zastępując nazwę Dzień Słońca Dniem Pańskim, nie wszyscy chrześcijanie się z tym zgadzają. Może można powiedzieć, już nie wymieniając wszystkich grup chrześcijaństwa, że na przykład jeszcze w XI wieku Kościół Airoszkocki święci sobotę. Ciekawą rzeczą jest, że cesarz Konstantyn wcale nie zakazał soboty. On wprowadził niedzielę jako dzień święty, ale jeszcze sobota mogła być, można powiedzieć, święcona. I ciekawą również rzeczą jest, że zakaz świętowania soboty wprowadzają kościelne synody pomiędzy IV a VI wiekiem, a pierwszym z nich jest synod laodycejski w końcówce IV wieku, ale to jeszcze nie jest całkowity zakaz pracy w sobotę. Taki całkowity zakaz, przepraszam, w niedzielę, całkowity zakaz pracy w niedzielę pojawia się w 538 roku na synodzie orleańskim, a formalnie sobota zostaje zniesiona, uwaga, dopiero na soborze florenckim w 1441 roku. I jeszcze jeden cytat z katechizmu Kościoła katolickiego, bo jest to bardzo ciekawe stwierdzenie. Przykazanie kościelne określa i precyzuje prawo pańskie. Dwukropek i tutaj jest cytat z kodeksu kanonicznego. W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we mszy świętej. Proszę zwrócić uwagę na to stwierdzenie. Przykazanie kościelne określa i precyzuje prawo pańskie. Proszę zauważyć, katechizm Kościoła katolickiego mówi, że dniem siódmym jest szabat. Cytuję Biblię, daje uzasadnienie. A następnie, uzasadniając praktykę współczesną, mówi, że to przykazanie kościelne określa, który dzień ma być dniem świętym. To jest echo słów dzisiaj rzadko cytowanych, ale zapisanych w katechizmie Soboru Trydenckiego w XVI wieku, gdzie pada słynne zdanie,
spodobało się Kościołowi Bożemu święcenie dnia sobotniego przenieść na niedzielę. A zatem, drodzy Państwo, piątek, sobota, niedziela, jakiś inny dzień. Popatrzmy na Pismo Święte. I tutaj bez jakichś większych komentarzy chciałbym zacytować teksty, które myślę są dosyć jednoznaczne. Uważam, że na koniec wybraliśmy najłatwiejszy temat, bowiem w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale od wiersza 17 do 19 możemy przeczytać słowa Pana Jezusa. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon, czyli prawo, albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Ani jedna jota, ani jedna kreska. Za chwilę Pan Jezus zaczyna omawiać w 21 wierszu przykazania dekalogu. Mówi, co to znaczy nie zabijać. Mówiliśmy o tym na pierwszym spotkaniu. Ewidentnie tutaj chodzi o przykazania. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, wierszu 15, padają słynne słowa Pana Jezusa: jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. 24 rozdział Ewangelii Mateusza jest ciekawy, wiersz 20, ponieważ Pan Jezus przepowiada to, co już będzie długo, długo po Jego śmierci, podczas której rzekomo miał znieść przykazania Boże, mówi o zburzeniu Jerozolimy, a wielu teologów, oczywiście dzisiaj egzegetów, uważa, że jest to też odniesienie do czasów końca, czasów ostatecznych przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus mówi: módlcie się o to, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. A zatem, jeśli Pan Jezus Chrystus zniósł przykazania na krzyżu i również zniósł soboty albo przeniósł soboty na niedzielę, to dlaczego w swojej wizji dotyczącej czasów późniejszych, długo po nim i czasów, bym powiedział, współczesnych, mówi o tym, abyśmy się modlili, żeby ucieczka nie przypadła w sobotę? No i Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, który odpowiada na pytanie, czy to jest wszystko jedno, który dzień. Od wiersza 21 do 23 możemy przeczytać: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Dalej, w owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Kolejny wiersz, a wtedy im powiem: nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie, czyli nie przestrzegacie prawa. No, drodzy Państwo, wygląda na to, że Panu Bogu nie jest wszystko jedno, bo wypowiada te słowa do ludzi, którzy nawet robią pewne rzeczy z imieniem Jezusa na ustach. Nie jest mu wszystko jedno, a nie jest mu wszystko jedno, dlatego że nas miłuje. Chce nawet wpisać, jak mówi list do Hebrajczyków, swoje prawa na naszych sercach i na naszych umysłach. Nawet kiedy mówi o sobocie, to podkreśla, że jest ona w Ewangelii Marka w 2 rozdziale dla człowieka. Mówiliśmy już o błogosławieństwie Dnia Świętego w naszej rozmowie. Ale gdybyśmy tylko chcieli ograniczyć sobotę do odpoczynku, do relaksu, no to faktycznie, pomijając te wszystkie teksty biblijne, można byłoby powiedzieć, że po co, dlaczego? Że to wszystko rzeczywiście jedno, w którym dniu odpoczywamy. Ale okazuje się, że tutaj chodzi o coś więcej, o coś daleko więcej. Dlatego że tak naprawdę, kiedy czytamy o przykazaniu czwartym, to mówi on o pamiątce stworzenia. To nie jest tylko kwestia odpoczynku. Pamiętaj, bo Bóg stworzył. Myślę, że żyjemy w takich czasach, kiedy dyskutuje się o tym, czy Bóg jest stworzycielem, czy świat powstał na drodze ewolucji. Stworzenie czy ewolucja. Święcąc sobotę, przyznajemy się do tego, że uznajemy Boga jako stworzyciela.
Ale ciekawa rzecz znajduje się również w piątej księdze Mojżeszowej, czyli w księdze powtórzonego prawa, w piątym rozdziale wierszu 15, gdzie nieco inna jest motywacja do święcenia soboty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną, ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Oczywiście możemy powiedzieć dla nas, chrześcijan, jakie to ma znaczenie, że Pan Jezus wyprowadził Izraela z Egiptu. Ale my wiemy, że to jest też pewna metafora, że to jest pewne duchowe znaczenie tego wyjścia, bowiem wszystko, co tam się działo, na czele z Paschą, czyli pomazaniem krwią odrzwi domostw, krwią baranka, tych wszystkich, którzy chcieli być uratowani, pokazywało wiarę w Mesjasza, w wiarę w Jezusa Chrystusa, który swoją krwią wybawia nas z grzechu. Tak przy okazji słowo Wielkanoc w Piśmie Świętym nie odnosi się do zmartwychwstania, tylko właśnie do Paschy. Na naszą Wielkanoc ofiarowany został baranek. A więc jeżeli przyjmiemy tę motywację do święcenia soboty, że to jest pamiątka Paschy, że to jest pamiątka wyzwolenia nas z grzechu, wyzwolenia, które jest w krwi baranka, to ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale sobota, sabat jest dniem Wielkanocy. Drodzy Państwo, można by było wiele mówić. Sobota jest okazją do rozpamiętywania Bożych dzieł w moim życiu, bo zbawienie to tak naprawdę stworzenie. Stworzenie nowego człowieka. Na naszym pierwszym spotkaniu, kiedy mówiliśmy o tych zasadach sola fide, sola gratia, tylko wiara, tylko łaska, czytaliśmy tekst z listu do Efezjan, 2 rozdział, wiersz 8 i 9, albowiem łasko zbawieni jesteście przez wiarę. I w wierszu 10 jest napisane, Jego bowiem dziełem jesteście stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których powołał was Bóg. I na koniec jeszcze jedno znaczenie, jest ich wiele, ale jedno znaczenie soboty. Księga Ezechiela, 20 rozdział, wiersz 12. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. To jest bardzo ciekawe, bo w całej Biblii, a szczególnie przy opisie sytuacji kryzysowych, gdzie trzeba się opowiedzieć za Bogiem albo przeciwko Niemu, kiedy trzeba dokonać wyboru, szczególnie widoczne jest to w Księdze Apokalipsy, jest wiele wypowiedzi, które mówią, że wierni Boga będą się wyróżniać. Pamiętacie Państwo pierwsze nasze spotkanie, Desmond Doss, z uwagi na swoje przekonania, w tym również świętowanie soboty, wyróżniał się. On nie był w stanie ukryć swojej wiary, on nie był w stanie ukryć tego, że czyta Biblię, że się modli, że w sobotę odpoczywa. I w Księdze Objawienia w 12 rozdziale, wierszu 17 czytamy, że szatan walczy z ludem, który nazwany tutaj resztą potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. A w tej samej księdze Apokalipsy, w 14 rozdziale wierszu 7, gdzie jest opisany ostatni konflikt pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy Bogiem i mocami ciemności, jest wezwanie, które nazwane jest popularnie poselstwem trzech aniołów, gdzie pierwszy anioł mówi, bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. I ta końcówka, oddajcie pokłon temu, który stworzył, pokazuje, że to będzie miało znaczenie w czasach ostatecznych. Czy wierzymy, że Bóg jest stworzycielem? Rzecz ciekawa, że ta końcówka również jest słowo w słowo cytatem z przykazania dekalogu, który mówi o świętowaniu dnia sobotniego. Drodzy, to jest temat na inną serię wykładów, ale Pismo Święte przepowiada, że rzeczywiście ludzie będą chcieli zmienić Boże przykazania. W Księdze Daniela w 7 rozdziale czytamy nawet, że będą z tego powodu prześladowani. 7 rozdział, wiersz 21, a w wierszu 25, dlaczego będą prześladowani. Ta moc prześladowcza, która mówi zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczyć świętych Najwyższego i jednocześnie będzie zamyślać odmienić prawa i
czasy, czasy i zakon. Ciekawe, coś związane z czasem, coś związane z prawem. A zatem, drodzy Państwo, chyba nie jest rzeczywiście wszystko jedno, który to jest dzień. Wydaje się to dziwne, wydaje się to nieprawdopodobne, ale kwestia stosunku do Dnia Świętego będzie jedną z oznak okazania Bogu wierności i lojalności. Bo rzeczywiście, patrząc na to wszystko, o czym mówiliśmy na naszych spotkaniach, tak naprawdę chodzi o uznanie autorytetu. Bóg czy człowiek? Słowo Boże czy słowo ludzkie? Biblia czy tradycja? Boże przykazania czy ludzkie przykazania? Zbawienie z łaski czy zbawienie z uczynków? Zbawienie w Jezusie czy zbawienie w Kościele? Przyjście do Boga jedynie przez Jezusa czy za pomocą różnych pośredników? Co mówi Biblia? To bardzo ważne pytanie. I było wielką przyjemnością dla mnie, że przez 4 tygodnie poruszaliśmy wiele kontrowersyjnych tematów. Były sprawy trudne, jak kwestia służby wojskowej, kwestia armii, takie kwestie, które chrześcijanin powinien rozstrzygnąć w swoim sumieniu, ale są też sprawy jednoznaczne, które wyraźnie wynikają z Biblii. Kwestia spowiedzi, chrztu, Dnia Świętego. Jednoznaczne, co wcale nie oznacza, że proste, że łatwe, bo akurat tak się składa, że aby być wiernym Bogu, to trzeba iść pod prąd. Trzeba się przeciwstawić. Trzeba mówić czasami i postępować zupełnie inaczej, niż to oferuje dzisiejszy świat. Dlatego Pan Jezus wcale nie obiecuje łatwego życia dla chrześcijanina na tej ziemi, która zmierza do destrukcji. Pan Jezus nawet nie gwarantuje tobie życia jako takiego tutaj i dzisiaj i teraz. Ale pomimo tego Pan Jezus zaprasza do wspólnej wędrówki z Nim. I w Ewangelii Jana są takie słowa, które chciałbym potraktować jako zaproszenie dla mnie i dla wszystkich, którzy oglądacie ten program. Cudowne słowa z Ewangelii Jana, 14 rozdziału, wiersz 1-3. To mówi Jezus, żegnając się ze swoimi uczniami w wieczerniku tuż przed pójściem na krzyż. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Zapraszam Państwa do wspólnej podróży z naszym Zbawicielem.